Cześć, witajcie. Tu znowu Gimper. To jest kolejna seria. Tym razem z gry Duke Nukem 3D. Jest to gra dosyć stara, tak jak mogliście zobaczyć na planszy tytułowej. Albo pokażę na przykład Helpa, to jest chyba po polsku. O, super rozdzielczość. Mam polską wersję językową, co jest dosyć sporą rzadkością. Tą wersję mam z czasopisma CD Action, gdzie gra została faktycznie wydana po polsku. I gram po polsku, ponieważ angielski Duke to jest to, nie? Jest Hail to the King, baby! Inne tego typu teksty, ale chcę to zrobić dlatego, że bardzo mało osób zna polską wersję, z tego co rozmawiam z ludźmi, wie, że w ogóle takowa była. Ona jest bardzo fajnie zrobiona. Także mamy tutaj historię. Jakaś laska, cygarka i flaszeczka whisky. Tego mi teraz trzeba. Duke pogrążył się w rozmyślaniach, jak to ostatnio dokopał Rigalatinom. Jego głos nawet w myślach brzmiał szorstko. Po tym, jak krwawo i samotnie znów ocalił ziemię, szykował się na dłuższy okres spokoju. I bez żadnych wykręconych ufoludów. W tym momencie rozgrzany do białości ładunek plazmy przebił kadłub jego pojazdu. Syreny i światło alarmowe oszalały, a obraz na monitorach zmienił się w kaszę. Chwycił za mikrofon. Hej, jest tam kto? Mam tu chyba mały kłopot. Zaczął Duke. Mayday, mayday, odezwało się radio. Los Angeles zostało zaatakowane, wszędzie pełno obcych, zmutowali całą policję w mieście. Czy ktoś mnie słyszy? Potrzebujemy pomocy. Na tym przekaz się urwał. Ekstra. Mruknął ironicznie Duke, kiedy jego przechylony statek ledwie ominął wieżowiec. Co jest z tymi wszystkimi ufoludami, że napierają na ziemię? Ilu jeszcze razom obcych trzeba będzie skopać dupy? Po czym grzmotnął w czekający przycisk katapulty. Zdaje się, co najmniej jeszcze jednej. No i tutaj mamy pomoc jakieś. Dobrze, z Duke Nukem. Właśnie gra wydana przez 3D Realms. W roku 95, jeżeli się nie mylę, a prawdopodobnie się mylę, ale nie jestem pewien. No dobrze, zaczniemy w takim razie. Pierwszy epizod, LA Meltdown, czyli Zagłady Los Angeles. Mamy tutaj 4 poziomy trudności. Zagramy sobie na poziomie Come Get Some, ponieważ na poziomie Damn I'm Good to jest odpowiednik takiego najwyższego poziomu trudności z gry Doom, gdzie przeciwnicy się respią, mimo tego, że ich zabijemy. Więc... No spróbuj. Te cholerne ufoludy beknął za zniszczeniem bryki. Cholerne ufoludy. No i tutaj jak widzimy mamy... Oto jest interfejs, pokażę. Normalnie interfejs wyglądał w ten sposób. Mieliśmy takie tutaj bronie, mamy dużo broni w Duke'u. My zagramy sobie na tym interfejsie tutaj, o, powiększonym takim, żeby więcej widzieć, mamy celowniczek. Mogliśmy już wtedy patrzeć góra-dół, bo było sterowanie myszy w 95 roku. To jest port High Resolution Pack, także wybaczcie mi, ale tekstury są bodajże w troszkę wyższej rozdzielczości, ale to chyba nie jest żadna, nic złego. Modeli 3D nie używam, bo mi się wybitnie nie podobają, także to są standardowe sprite'y. No i co, mamy glany nasze. Tutaj, tyldą powinniśmy jeszcze móc robić oglany w ruch, nie to Q. A w oryginalnej wersji było tak, że mogliśmy dwoma butami naraz kopać, co było całkiem zabawne. A tutaj niestety jest to wyłączone. Już prawdopodobnie gdzieś w opcjach można to włączyć. Game setup, more. Display current weapon. To zapewne gdzieś jest, ale... To musiałbym poszukać gdzieś w opcjach kompatybilności zapewne. No mniejsze, a może player setup jeszcze zobaczył. Nie. No bo gdzieś to zapewne jest, tak czy siak. Rozwalamy tutaj wentylator i spadamy na dół. No, Duke Nukem 3D to była pierwsza gra taka, w której mieliśmy faktycznie otwarte przestrzenie. To jest sekret. W to miejsce jak skoczymy, kiedy znajdujemy rakietnicę, a stąd ktoś do nas strzela, więc go rozpierdolimy. Niech to. I skoczymy tutaj. Cześć, był tu ktoś, ale go nie ma. Kolejna fajna rzecz w Duke'u, o, zobaczcie, nawet napisy są na ochronę, nie? Jest napisane. Możemy sobie oglądać, były takie kamery, którymi mogliśmy po poziomie skakać. A tutaj widzimy, jest Duke. No to jest play, a tutaj widzimy świniogliniarz, się świniogliniarz nazywa na polski, bardzo fajnie to było przetłumaczone. Te nazwy przeciwników, które były w pliku readme. No i to jest koleś, jak widzimy. Załatwiony. Teraz gramy Attack of the Bleached Blonde Biker Bimbos. A za tym sterydy. I kolejny sekret. Kolejny sekret będzie... O, ty zespił się? Nie, wstał. Chyba, bo nie umarł do końca. Tam widzimy kolejny koleś. Zbagowana animacja ogniem, która dopiero teraz się odpaliła. Jak przejdziemy, tutaj mamy atomowe zdrowie, które dodaje nam od razu 50 jednostek zdrowia. Normalnie powinniśmy... O, cześć, lataczu. Co latasz? No i musimy skopać tyłki alienom, bo... Zaczynają porywać nasze ziemskie laski i to nam się bardzo, bardzo nie podoba. To jest świniogliniarz. Może wysadzimy go taką oto piękną rakietę. Nawet dwóch naraz uspieprzymy, zobaczcie. Powinniśmy iść tu, ale my pójdziemy sobie naokoło. Możemy bić się tutaj. Jakiś gość siedzi. Rozwalimy go. Zrobi się dziura w ścianie. Nieźle! Możemy przyjść tutaj. O, co? I to jest ten. Ała, trochę mi tutaj strzelił w pysk. Shotgun z niego wypadł, jak widzieliście. Ale dużo amunicji w nim nie było. To możemy kamery jeszcze raz podejrzeć. Anuluj. Dosyć sporo ten śmigiel. Co fajnie, myśmy też przedmioty. Mam teraz sterydy na przykład, które znacząco przyspieszą moje poruszanie się, ale na razie z nich nie będę korzystał. Kolejna fajna sprawa, tutaj warto jednocześnie jak strzelamy z pistoletu albo ogólnie z bliska, warto jednocześnie strzelać i kopać glanami. To zwiększa nasze obrażenia, sprawia, że szybciej zabijamy przeciwników. Kurde, mordują mnie ufoludy. O, to jest świnia. Fajowo. Co kurwa strzelasz? Dobra, i pancerzyk z niego wypadł. Plus 75, super, to jest... Sekret, nie trzeba tak. Ale tutaj potrzebuję jetpacka, żebyś tam dostać, czyli plecaka odrzutowego. Będę sobie go zdemeniu, to jest fajne, bo jest interaktywne dużo rzeczy, a można sobie butelkę zbić. Fajowo. Tam puścimy rakietę. To jest świnka, oj, nie zraniłem jej. Tutaj mamy atomowe zdrowie.
O, co jest? Sister Act 3, coming soon. Nie no, super. Tutaj się cofniemy kawałek, zrobi się trzęsienie ziemi. A my znajdziemy się w sali kinowej, w której znajdziemy też trochę amunicji i kolejnych latających ufoludów. Na ziemię, kurwo! Pięknie spadło. Jak się po prostu gram w to, to mi się przypomina dzieciństwo. Jak męczyłem, oj, to kup mi grę. Ale tutaj są jakieś gołe babki, ty nie możesz w to grać. Ale to jest fajna strzelanka, bardzo nawalanka. To kup mi tą grę. No dobrze, kupię ci tą grę. Kupił mi tata CD Action. I mi właśnie Duke'a, tak się tym jarałem jak małe dziecko, bo... Wow, byłem małym dzieckiem wtedy. Ile miałem lat, jak w Duke'a grałem? No, w podstawówce jeszcze byłem, to były czasy. Naprawdę stare czasy bardzo. No i to wyrósł taki gimper. Wyrósł taki gimper teraz. Jak widzimy, co gry robią z ludźmi. O, tutaj może jest lusterko, można się przejrzeć i zobaczyć, co nas tu czeka. Bum! No na ciebie skopa w pysk. A ty zobaczcie, on sobie robi siku. Już tam kupę, możemy go zajść. O, wzleciał już przez tworza, uniesiony. To było coś, słuchajcie, w grach. Nie było, kurna, były apteczki, ale mogliśmy sobie wejść do kibla, odlać się i nam plus 10 zdrowia nagle przychodziło. Tutaj mogliśmy dać, że kroniki sobie odpalać, tak? Nie, tutaj coś nie działa. Ale było lustro. Przystojny jest. No i widzicie, takie piksele, no można było lustro oczywiście wysadzić, na przykład rakietnicą, no i Duke znikał. No tutaj sobie skoczymy, bo tu mamy kolejny sekret. Tą klatką sobie przejdziemy. Bum, 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 rozwaleni. No to jest laska, je trzeba rozwalać, bo one tutaj się męczą w tych glutach. Duke'owi oczywiście się, ała, nie do końca podoba. Oczywiście najchętniej by taką laseczkę przytulił, a zamiast ją zabijać, no ale nie można mieć wszystkiego, Duke, prawda? Możesz skopać glanami kosmitów, to nie masz laski do przytulania. Tutaj sobie wskoczymy po atomowe zdrowie. Znajdziemy kolejne tajne miejsce z rakietnicą. A więc najważniejsze, tutaj karta czerwona była. Tutaj jest kolejny sygnał, możemy sobie odpalić film. Zobaczymy, jak ładne piksele tańczą. I widząc rysę, zobaczymy, że można to rozwalić. Mamy kolejne tajne miejsce. Kurde, przystojny jest. No zajebiście. Jesteś zajebiście. I tutaj możemy sobie właściwie dzięki... Zobaczmy właśnie tutaj jetpack. Pokażę. O, tutaj mamy na przykład. O, możemy sobie tutaj przejść. Można się dostać wszędzie, to było bardzo fajne. Dzięki temu, że poziomy miały otwartą budowę i ten plecak odrzutowy, mieliśmy masę, i sterydy też mieliśmy masę możliwości dostania się do różnych miejsc i latania sobie po tych poziomach, odnajdywania właśnie różnych fajnych miejsc. No na przykład tutaj mamy pancerzyk. Czy gdzieś jeszcze nie byłem? O, to jest świnka. Nie, ładnie, panie świnio, ale mnie strzelił. God damn it, son. Dobra, tutaj już chyba nic nie ma. Są sterydy, to zużyję te, co mam, żeby wam pokazać, jak to działa. Może macie jeden przedmiot. A, przerwało mi, jak podniosłem nowe. No, nie było... O, zajebiście, no drzwi mnie rozgniotły. Przez przypadek, a to jest błąd akurat. Tak, od początku. Okej, to wrócę do was, jak będziemy w tamtym momencie. To jest akurat dość częsty błąd w Duke'u. Okej, także jestem tutaj z powrotem z wami. Oj, chwileczkę, bo coś klatki mi tutaj szwankują. O, już jest lepiej. No dobrze. Lecimy w takim razie. Stan mniej więcej taki jak poprzednio. Udało mi się uzyskać. Na szczęście. A jeszcze jeden sekret gdzieś jest. Gdzie on jest? O, cześć, co ty robisz, koleś? Nie mam pojęcia. Lecimy robić ten sekret. Nie mam pojęcia, dobra. Lecimy tutaj w takim razie. Cześć! Bum! Bum, kurwa, bum! No to jest fajny bajer, bo to sobie niszczymy, zjeżdżamy windą w dół, a tam wszystko jest rozpierdolone. Dokładnie tak. I to jest fajnie. Duke Nukem. Nie mam czasu zabawiać się ze sobą. Nie masz czasu, co Duke? Co? Holo Duke. Nie mam czasu zabawiać się ze sobą. To nie był sekret? Balls of Steel. I've got balls of steel. Balls. A wiem, gdzie jest jeszcze jeden sekret. Cześć, świnko. Umieraj, świnko. Dobra, zasejwowaliśmy. To jest fajny, to jest trudny moment, to jest wszystko. Szczególnie jak się ma mało zdrowia. Na szczęście mam te atomic healthy. Bo tutaj wybuch jest, który nas rani i od razu świni na nas wylatują jeszcze. Jeżeli się nie mylę, tam wyżej mogę polecieć, coś jest. Co? No kurwa, ja ty! Świnio! Troszkę więcej używam tutaj wulgaryzmów niż w innych seriach. A tak może, ale ta gra mnie cholernie się w to wczuła. Tutaj wyżej trzeba chyba polecieć po sekret. Tak mi się wydaje. Działko? No patrzcie, jest też amunicja. Ale to nie jest liczone jako sekret, no zobaczcie. Ej, ty! Ej, ty, hejterze! Walcz się na ryjce, frobe frejrze. Wszystkich zamordowałem, ale... Nadal nie mam wszystkich sekretów. Gdzie może być jeszcze jeden? Gdzie jest sekret? Gdzie jest sekret? Gdzie jest sekret? Gdzie on schował się? Niech ja sobie przypomnę. Nie, chyba sobie nie przypomnę. Nie da rady. Przebiegnę się jeszcze po poziomie szybko. Też wątpię, żebym miał coś odkryć ciekawego. Nie. Tutaj byłem. To wszystko zostało zwiedzone przeze mnie. Tę babkę oszczędziłem tym razem.
Tutaj rozwaliłem, tutaj przeszedłem. No dobra, nie wiem gdzie on jest w takim razie, nie znajdę go w takim razie teraz. W takim razie, na razie. Kurde, przystojny jestem. No jesteś, zajebiście. Dobrze. Koniec. Autodestrukcja, proszę państwa, kończymy poziom. Czas jakiś bez rewelacji, ale wszystkich przeciwników za to zabiłem. Ominąłem jeden. W sekret. Let's rock. Cześć. No i zaczynamy poziom dzielnica czerwonych latarni do boju. Tutaj mamy nową odmianę świniogliniarzy. Świniogliniarze latające na takich motorynkach, skuterach, statkach latających. Tylko najpierw trzeba strącić, a później zabić dopiero. Dobra, spróbujmy. Boom! Puu, na ziemię szmato. O, tym spudłowałem. No goddammit. O, zajebiście. Daj się trafić, daj się trafić. Boom. O, podlasł mi pod celownik. What a shame. Cześć, świnko. Trzeba biegać wokół nich. Cały czas strafe. I jakoś starać się wcelować. Tam do mnie coś strzelają. Wystaw łeb. Chyba go rozwaliło. No spróbuj. No spróbuj. Dobra, tu mamy pistolet z amunicją, ale z pistoletu nie korzystałem prawie w ogóle. To nam się nie przyda. Może teraz sobie coś pokorzystamy. Cześć, świnko. O, strzelił mnie. Patrz. Ale mu zrobiłem tryck. Tymi drzwiami. I tryck. Fuck my life, nie mogę trafić. Duke, za szybko biegasz. Opanuj się. No to jest Atomic Health. Zgadniemy strzelbusie. I to jest bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy takie kody. I trzeba wsłuchać odpowiednie przyciski. No tutaj na przykład jest takie coś. Ale my skoczymy sobie jeszcze po... Co mnie strzelasz? To jest sobie do talenty. Dzień dobry państwu. Ja na siku. Kurde, przystojny jestem. Kurde, skromny jesteś. O, tak lepiej. Ja na siku przyszedłem. To jest fajne, bo to są pomieszczenia do fapania. No one under 18 permitted. Świnka sobie fapała tutaj. Ma papier. I ma, o no, super obrazek. Normalnie nie ma co. Jest kosz na chusteczki. Niestety nie można sobie pofapać i dodać zdrowia. Duke nie potrzebuje, bo laski się do niego kleją same. O, ale ich wyjebało, ale monitor też. No spróbuj. A tutaj jest rakietnica. Możemy sobie tutaj wysadzić. To chyba się liczy jako sekret, ale nie jestem pewien. Nie, nie liczy się. No dobra, trudno, nie musi się liczyć jako sekret. Żeby było fajnie. A co jeszcze możemy zrobić? Tutaj na zewnątrz jeszcze możemy coś zrobić, zanim pójdziemy dalej. To jest świnka, z tego co pamiętam, dobrze pamiętam. I tu, ale tu chyba nie możemy nic na razie zrobić, tylko zabić świnkę możemy. Tutaj potrzebujemy niebieskiej karty, dobrze. W takim razie biegniemy tam do tych drzwi, które otworzyliśmy sobie kodem. I zasobami się trzeba będzie się przerzucić na pistolet. Cześć! Pamiętam, jak mały byłem, to zawsze bałem się tu wejść. Gammę dawałem na maksa. I wtedy jakoś to szło. Dosyć ciemno tak. Bum! To mogę zgasić jeszcze, no dodatek. Dobra, zgarnęliśmy wszystko i hop na górę. O, o, tutaj! Tu się schowały te pedały. Winąć alieny wredne, niedobre. Apteczka. I tu mamy rozpylacz, czyli chain gun. Bardzo fajnie przetłumaczyłem chain gun. Rozpylacz, jak najbardziej okej dla mnie. To jest fajne. Duke Nukem must die. Mogliśmy sobie zobaczyć butelki porozwalać. Bardzo dużo elementów było takich interaktywnych. Jakieś prosiaczki gdzieś się pojawiły. Ale mniejsza to. Mniejsza o to. Mam niebieską kartę, więc o. Tutaj mamy kolejny kod. Z tego co pamiętam to jest taki. No i to było, w ogóle było super. To były efekty na miarę 95 roku, które kurwa budziły emocje w człowieku, jak takie coś widział, jak się budynek wali. Kiedyś to było coś, teraz tam pchi. Call of Duty. O, no to pokażę rozpylacz. Dosyć standardowa broń. Chain gun. A, no pełni rolę karabinu maszynowego oczywiście. Raczej nie inaczej. A tutaj apteczka. I mamy studzienkę, którą możemy otworzyć celnym strzałem z rakietnicy. Wpadamy tutaj w kwas. Kolejna laska. Kopa w ryj. To jest kolejny przeciwnik, to jest ośmiorniczka, to się... Octopus, octopus. Dokładnie. No jak się tam... No i mamy kolejną broń, granaty, czyli rurobomby. O, tutaj można było rzucić i wysadzić. To sobie nie trafiłem, ale teraz sobie trafię. O to, bombka, o fuck. Dobra, wysadziło gościa. No spróbuj. No spróbuj. No tutaj mamy jakieś znajdźki w sekrecie. To można jakoś otworzyć bodajże, ale... Chyba od drugiej strony trzeba, co? Czy nie? Jak to działało? Mi się wydaje, że to można było otworzyć jakoś. Ale właśnie nie jestem w stanie. Kibel stłukłem z drugiej strony. No dobra, mniejsza. Wylecę sobie z tym jetpackiem. Jeszcze z przedmiotów, które mam, to apteczka wiadomo leczy, sterydy przyspieszają. No jej, użyłem ich przez przedmiot, to będę zapierdala tak. Ułaż rabarza. A mam tutaj sterydy, okej. Okay. Holoduke to jest coś takiego. Stawia Duke'a i przeciwnicy do niego strzelają. Jeżeli oczywiście nie mają mnie w zasięgu wzroku. Jetpack to wiadomo i okulary noktowizyjne, jak jest ciemno, można skorzystać. Można z nich skorzystać, jeśli jest już ciemno. Dobrze, przepraszam. Dostęp. Bomba!
Gramy w Duke'a? Dla mnie bomba. To jeszcze. Ono bardzo fajnie te teksty po polsku zrobione. Najlepiej jest jak się rakietnicą wysadzi z 5 przeciwników. Znaczy taki, hehehe, what a mess. Na po prostu jest zajebiście zrobiony, jest taki, ale burdel. Kurde, przystojny jestem. A, tu z tej strony się otwiera jednak. Tutaj mamy wentylację, można sobie przejść. No i mamy, co fajniejsze, bilard. Ojej, rozwaliłem kulę, chciałem tak strzelić fajnie. Bierzemy sobie pistolecik, albo glana. I glanem gramy w bilard, to jest fajne. Kucnij Duke, no. O, nie, biała wpadła mi do łzy. Trudno. Można sobie pograć, o super. Rozbite i padają bile do łóz, mniejsza. Coś tu jest? Amunicja. Cześć prosiaczku. I mamy tonight, hot, hot, hot. No, bijamy się na imprezę w takim razie. O, pieniążki z partnera tutaj wypadły. Trzeba pozbierać. Nie można niestety, to wypada chyba jak babki zabrałem. O, tutaj idą już świnie. No spróbuj, policja przyszła. Pokaż co masz w skarbie. Pokaż co masz w skarbie. Chcesz zatańczyć? You wanna dance? Kurde. Kurde. Shake it baby. I tu mamy kartę czerwoną. I mam też telewizor, na którym możemy oglądać jak ktoś jedzie samochodem. To jest nadal ciekawe. Możemy sobie tutaj podejrzeć na kamerze. O, to jest ten klub właśnie. Dobra. Cześć świnko. Kurwa, cześć! O, ty kolejna. Dobra, bombę im podrzucę. Podrzucę im świnie. Łatwiza nawet nie jest, jakiego to jest tekstu. No jest w stylu easy. Dobra impreza, mogę się przyłączyć? Chyba nikt nie ma żadnych oporów, żeby mnie tutaj puścić. Na to wygląda. Ja, prosiaku! Ja. Dobra. Cześć. Filmik oznaczony jako plus 18. Piksele. Piksele deprawują młodzież. Ta nie chce, a ta chce. No, super. Bardzo ładnie. Tylko można. Szkoda, że nie można się nabić, jak na przykład w Bulletstormie było, nie? Ale w Bulletstormie to dużo później mimo wszystko. Ale było właśnie, można było sobie butelki pić i na bani dodatkowe punkty leciały. To jest zajebisty mod. Chociaż Grayson też, no pije to, nie wiem, że on jest tak na pusty żołądek chodził, że pije piwo, momentalnie go łapie i chwilę później jest trzeźwy. Jep. O, zdechły świnie. Zajebiście. No ktoś mi powie, że to nie jest dobry dubbing. Idzie Duke wysadzarski i jest zajebiście. Cześć świnki. Widzę, że dobrze się bawicie. Bawisz się dobrze, bo ja tak i... O fuck, zajebali mnie. Aż świnia się tak na mnie patrzy, martwa. Hello, last game? Tak. Jestem tu. No słusznie. Dobrze, także w tym miejscu skończymy... Albo nie, dobra. Zaraz do was wrócę, jak tylko dotrę do tamtej dyskoteki. Dobrze, jesteśmy sobie tutaj. Jak widzicie. Jest całkiem zajebiście. Cześć świnko. No cześć, kolejna świnko. Dobra, będę nadzieję nie mi idzie, że z tymi bombami. Po prostu tutaj mogę zmarnować całą amunicję, bo i tak ją stracę, spoiler. Ale kto nie zna Duke'a, proszę. Nieźle. O, dostała świnia w ryj rakietą. To jest sekret. Tylko 4x8 na tym poziomie, słabo. Cześć świnko. Cześć świnko. Cześć świnko. Prosiaczku, uciekaj. Uciekaj, prosiaczku. Prosiaczku, uciekaj. Cześć prosiaczku. Uciekaj prosiaczku, uciekaj. I tam teoretycznie zbić się, tam chyba na sterydach można przebiec, ale pokrywam o co tu chodzi. Nie, nie można. Tu nas łapią w kraty. Gachinuke, we gonna fry your ass. A co się dalej stanie z nami, to jesteśmy zamknięci, to dowiecie się w następnym odcinku Duke Nukem 3D. Do usłyszenia, cześć!